Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia ma bardzo szeroki potencjał ze względu na to, że wiele pytań stawiamy sobie jeszcze o przyczynę rozwoju choroby, o skuteczność terapii, o to, jak na terapię odpowie każdy z nas jako indywidualny pacjent, biorąc pod uwagę inne uwarunkowania. Dzisiaj sztuczna inteligencja to przede wszystkim analiza dużych zbiorów danych, a więc wyzwaniem są choroby rzadkie, choroby, których przyczyn rozwoju nie znamy albo nie jesteśmy w stanie w typowych profilaktycznych scenariuszach ich szybko wykryć. I tam jest największy potencjał. Jeżeli tylko metodyka i budowanie modeli sztucznej inteligencji będzie się opierało na takich założeniach troszeczkę eksploracyjnych, transdyscyplinarnych, gdzie będziemy szukać przyczyn rozwoju choroby, szukać czynników, które o tych chorobach, o rozwoju tych chorób decydują, tam potencjał dla sztucznej inteligencji jest największy i tam, myślę, osiągniemy również największy postęp, jeżeli chodzi o rozumienie i efekt poznawczy nauki w obszarach medycznych. Najbardziej spektakularne są oczywiście te narzędzia, które potrafią nam pomóc w rozumieniu mechanizmu rozwoju choroby i wczesnym wykrywaniu tych chorób, które jeszcze przebiegają bezobjawowo. Dzisiaj ta wiedza polega na analizie wielu modalności, wielu źródeł danych. Analizujemy nasz profil genetyczny, choroby współistniejące, różne elementy związane z potencjalnymi czynnikami rozwoju choroby, ale jeszcze nie we wszystkich chorobach mamy pełną wiedzę na ten temat. Mówię my jako społeczeństwo. I teraz w tych obszarach, w których dane, czy dane pacjentów, czy dane, które pozyskujemy na etapie leczenia, potrafią pomóc lekarzom, specjalistom zadać pytanie, dlaczego u tego pacjenta czy u innego tak się dzieje, a nie inaczej. Czyli odejść troszeczkę od metod statystycznych, zastanowić się nad powodem, dla których nie pasuje ten rozwój choroby do tego, co o nim wiemy. Tam najwięcej powinniśmy kłaść nacisku na zastosowanie sztucznej inteligencji. Bariery dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji to dzisiaj przede wszystkim dostęp do danych. Dostęp do danych zanonimizowanych, ale jednocześnie też dobrej jakości dane. To jest, można powiedzieć, oczywista bariera. Natomiast z takich bardziej czy mniej oczywistych, bardziej konkretnych barier to jest to pewna metodyka pracy z danymi, pracy z pacjentami. My dzisiaj musimy się nauczyć pracować nad systemami sztucznej inteligencji, również w odniesieniu do modelu finansowania, do budowania zespołów transdyscyplinarnych, do poszukiwania w innych obszarach dziedzinowych scenariuszy takich cross-dyscyplinarnych, które możemy przenieść do medycyny.